ogromne znaczenie symboliczne. Jak dzisiaj mówił o tym arcybiskup w czasie swojej homilii, wierność korzeniom jest zawsze twórcza, jest gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wezwania. Te krzyże oznaczają więc wezwanie do wierności Chrystusowi, przyrzeczeniom Chrztu Świętego dzisiaj, w tych czasach, które często wypełnione są tak wieloma trudnościami. Znajdujemy się w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej. To wyjątkowe miejsce. Miejsce o charakterze symbolicznym. Znajduje się tu sarkofag księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego. W tym miejscu widzimy przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych. Są z nami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i legat papieża Franciszka, kardynał Pietro Parolin. W Złotej Kaplicy znajdują się ogromne statuły przypominające nam o pierwszych władcach, o tych, którzy stali się chrześcijanami, tymi, którzy wybrali Chrystusa. Mieszko I, Bolesław Chrobry. Ta symboliczna scena obecności przedstawicieli władz Kościoła i państwowych Złotej Kaplicy jest ukazaniem tego, co przynosi owoce tamtych pierwszych ważnych decyzji dla naszego kraju, dla naszego narodu, dla naszej kultury. Obecnie widzimy zdjęcie właśnie pod tymi dwoma statuami Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, mówił Jan Paweł II w Poznaniu, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Dzisiaj te słowa przypomniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, witając w Katedrze Poznańskiej przybyłych gości, parlamentarzystów, biskupów. Mówił: katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej w całej Polsce związał się z Rzymami. Stąd kultura polska posiada znamiona. Jest prawie 19:00, od 9 godzin non-stop w telewizji Republika nadajemy specjalny program z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. W studiu witam serdecznie Robert Tekieli. Witam, witam Państwa. Święto, olbrzymie święto, kolejny segment do drzwi Katedry Gnieźnieńskiej. Dziś teraz się dodaje, co go symbolizują właśnie te krzyże, które przed chwilą wręczano przywódcom Polski. Ale w poniedziałek już czeka dzień powszedni i będzie po święcie. Ale taki jest normalny tryb spraw. Tak się rzeczy mają po prostu, że jest post, a potem jest karnawał, ale karnawał też się kończy. Jest zwyczajny czas, znowu jest post i to się tak toczy. Tak? Chrześcijaństwo ma... To jest zupełnie wyjątkowa rzeczywistość, bo to, czym było pogaństwo, czyli takim... ciągłym celebrowaniem kolistości, tak? Rok, pory roku po sobie, tak? I nagle chrześcijaństwo dało temu wektor. Coś kiedyś się zaczęło i coś kiedyś się skończy. Przed chwilą rozmawiałem z bardzo sympatyczną młodą osobą. Przed nami trudne czasy. Przed nami bardzo trudne czasy, być może. Tak? Mężczyźni muszą się przygotować na to. I widzieliśmy... Polska elita państwowa przystępowała do Komunii Świętej z namaszczeniem. Tak? Ja myślę, że większość z tych ludzi nie udawała i nie grała pod kamery. Tak? Widziałem kogoś, kto przyjmował na ręce. Widziałem kogoś, kto za nim zaraz uklękł na dwa kolana. Polska jest szalenie różnorodna. Kościół jest szalenie różnorodny. Polacy są szalenie różnorodni. I łączy ich coś, co zaczęło się 1050 lat temu. Tak? I tu mamy kilka warstw. A mianowicie? Warstwę religijną, warstwę kulturową, warstwę państwową, warstwę społeczną. I moglibyśmy o tym jeden słój tego 1500-letniego drzewa, słój po słoju, tak, omawiać i
i analizować, ale tak naprawdę liczy się to, że Bóg od nas chce tego, byśmy żyli miłością, to znaczy, żebyśmy kochali żonę, męża, dzieci, rodziców, żebyśmy kochali miejsce, z którego się wywodzimy, żebyśmy kochali język swój i swoją ojczyznę i żebyśmy kochali Kościół i Boga w odwrotnej kolejności. I wszystkie te porządki, czyli religijny, patriotyczny i rodzinny, wszystkie te porządki opierają się na jednym, na miłości. Zatem jeśli mamy takich polityków, tak, to o tę sferę możemy być spokojni. Teraz musimy się zająć rodziną, tak, i musimy zmierzać ku Bogu. I to powinno się zacząć w poniedziałek. Nawracanie się i przyczynianie dobra. W której części jesteśmy najsłabsi? Miłości ojczyzny, miłości wewnątrz rodziny, czy miłości do Boga? Ja myślę, że odwróciłbym pana pytanie, to znaczy, z której strony idzie najsilniejszy atak, tak? Ten atak jest atakiem na rodzinę. Nie będziemy mieli prawa mówić tata, mama, tylko rodzic A, rodzic B. Ten atak jest na Kościół, tak? Próbuje się zakwestionować, nie wiem, fundamenty naszej cywilizacji, tak? Nierozerwalność związku małżeńskiego. Na szczęście papież Franciszek napisał to, co mógł napisać papież, czyli nie mógł zmienić słów Jezusa. Tak? No nie da się w Kościele przeprowadzić tezy, że można oddalić kobietę, tak, z jakiegokolwiek powodu. Tak? Tego się przeprowadzić nie da. No to nas różni od islamu. To nas różni od islamu, to nas różni od konfucjanizmu, tak, czyli od Chin, to nas różni od Indii, to nas różni od Japonii, od wszystkich. Katolicyzm jest czymś całkowicie wyjątkowym. I chrześcijaństwo, bo prawosławie też ma bardzo wiele tej prawdy, którą 2000 lat temu przyniósł na ten świat ktoś zupełnie wyjątkowy, ktoś, kto był i człowiekiem, i Bogiem. Odpowiadając na pana pytanie, to każdy musi robić to, w jakim miejscu został umieszczony, tak? Czyli dobrze pracować, kochać swoją rodzinę, żonę, dzieci. Nie dać sobie wmówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Wspierać polityków, którzy szukają dobra wspólnego. Przeciwstawiać się propagandzie. Rozmawiać z wszystkimi w każdej chwili, w kolejce, w pociągu, o Bogu i ojczyźnie. Ja przepraszam, że używam tak górnolotnych słów, ale dzisiaj to jest chyba jeden z niewielu takich dni, kiedy można bez estetycznego zgrzytu mówić patetycznie, tak? Drodzy Państwo, mamy nieprawdopodobny dar. Z tego kraju wyjdzie iskra, która sprawi, że Polska będzie przewodziła Europie, być może światu. I to nie jest jakaś trądradracja, to nie jest jakieś marudzenie, z którego się Adam Michnik śmieje od zawsze. Tylko tak sprawy się układają. Jeśli zostaniemy postawieni w sytuacji skrajnej przez naszego sąsiada wielkiego, tak, który jest coraz mniejszy, ale być może w akcie ostatecznej rozpaczy zrobi coś absurdalnego, tak, co skończy się anihilacją Kremla, no to każdy mężczyzna i każda kobieta taka jak ta Ukrainka chudnąca w oczach, tak, będzie miał do wykonania pewną pracę, tak? Jedni tylko w domu, inni w szerszej sferze, a takie osoby jak pan prezydent, jak jego żona, niezwykła osoba, jak nasi marszałkowie i nasza premier, myślę, że oni dadzą radę. My musimy też spróbować dać radę. Mamy bardzo mało czasu, ale warto przez te 30 sekund, przez te pół minuty powiedzieć o tym trudnym zadaniu. Jego efekt, ten wektor ma dążyć do? Bo każdy z nas ma się zbawić. Pan ma się zbawić, pan ma zaopiekować się swoją rodziną i tymi osobami, za które pan odpowiada, czyli żona, dzieci. Niech się zbawią. Zbawmy się i będzie dobrze. W niebie jest super. Chrystus jest okej. Robert Tekieli, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Bóg zapłać. Bóg zapłać. A my...